W imieniu członków załogi Stowarzyszenia Miłośników Techniki Militarnej z Bytomia życzymy wszystkim wesołych świąt. Wszystkim mieszkańcom Bytomia życzę zdrowych, wesołych świąt w gronie rodzinnym, a w nowym roku zmian na lepsze oczywiście, wszystkiego dobrego, żeby sport w naszym mieście się rozwijał, żeby było ładniej i żeby wszyscy byli w tym mieście szczęśliwi i dumni z tego, że są mieszkańcami Bytomia czy też swoich dzielnic, tak jak w wypadku moim mieszkańcom Rozbarku. Wszystkiego najlepszego w nowym roku. Żeby Bytom był szczęśliwy i radosny i żeby było czysto na ulicach, szczególnie zwracam się do prezydenta. Aha, czyli to jest taka prośba dla pana prezydenta. A czego można życzyć władzom miasta w przyszłym roku? Żeby się Bytom rozwijał, było zatrudnienie dla młodych. No i żeby było wesoło i przyjemnie. W imieniu czy liderek Polonii Bytom chciałybyśmy wszystkim bytomianom złożyć życzenia radosnych, spokojnych, wesołych świąt Bożego Narodzenia spędzonych w towarzystwie najbliższych, a także szczęśliwego nowego roku, pomyślności oraz spełnienia wszystkich, nawet tych najskrytszych marzeń. Chciałabym życzyć wszystkim mieszkańcom Bytomia dużo, dużo radości. Tego, żeby byli dumni ze swojego miasta, żeby potrafili zobaczyć to, co jest najpiękniejsze. Dystansu, poczucia humoru, żeby się więcej do siebie uśmiechali. Spokojnych i radosnych świąt Bożego Narodzenia. Szczęśliwego nowego roku. O. Żeby wszystkim się te marzenia spełniały. Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Świąt. Dużo prezentów, szczęścia, miłości. Wszystkiego dobrego sobie życzę. Przede wszystkim, żeby było jak najszybciej odnowione Bytom, bo te stare ruiny bardzo straszą ludzi. No, tego byśmy sobie życzyli i w ogóle, żeby było jak najpiękniejsze, najpiękniejszy Bytom. Przede wszystkim dużo uśmiechu i tego, żeby widzieli mnóstwo fantastycznych miejsc w naszym mieście i tego, żeby znalazły się osoby, które będą tym miastem dobrze zarządzały i żeby się wspaniale rozwijało. A jaki by pani chciała dostać prezent? Gwiazdkę z nieba. Jakie chcielibyście prezenty dostać? Wymarzony taki prezent.